perspektywy czasu, porównując swoje miejsca pracy, to co robię, założenia, które gdzieś sobie stawiałem i obserwując rozwój zawodowy moich kolegów, był to wybór trafiony. To, że po prostu można było się realizować, spełniać swoje jakieś aspiracje, marzenia, to jest to decydująca sprawa, która powoduje, że człowiek patrząc wstecz jest zadowolony z tego, co robił. Nie jest to taka zwykła służba wojskowa, że się tylko biega po poligonie i strzela. Odnalazłem tutaj akurat jeszcze w pewien sposób perełkę, bo oddział specjalny umożliwia mi realizację swoich zainteresowań. Bardzo atrakcyjna służba z punktu widzenia młodego człowieka i później z punktu widzenia realizacji też własnych możliwości. Uważam, że spełniam się w tej roli specyficznie i dokładnie w tej komórce, w której pracuję. I dobrze się czuję w tym zawodzie i nie żałuję swojego wyboru. Żandarmeria Wojskowa to wyodrębniona i wyspecjalizowana służba wchodząca w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1990 roku, a od 2002 roku realizuje zadania na mocy ustawy o żandarmerii wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Żandarmeria Wojskowa jest to specyficzna formacja policyjna, policyjno-wojskowa, która zabezpieczając siły zbrojne wykonuje szczególne zadania, gdzie trudno byłoby innym organom porządku publicznego, które funkcjonują w Rzeczypospolitej, zrealizować te zadania. To są zadania wykonywane w czasie działań bojowych, to są zadania wykonywane w czasie pokoju. Żołnierze w szkarłatnych beretach są wsparciem dla sił zbrojnych, zabezpieczają ćwiczenia wojsk, kontrolują ruch drogowy, realizują zadania ochronne wobec ministra obrony narodowej oraz zagranicznych delegacji wojskowych. Żandarmi zapobiegają przestępstwom i wykroczeniom, wykrywają je oraz zwalczają wszelkie patologie w Wojsku Polskim. Żołnierze, którzy obecnie służą w żandarmerii, są to żołnierze z pewnym doświadczeniem wojskowym, z pewnym doświadczeniem bojowym. Stąd robimy głównie nabór do żandarmerii wojskowej. Są to szeregowi podoficerowie, są to również i oficerowie. Podstawowe zadania żandarmerii są realizowane przede wszystkim przez pion prewencji i pion dochodzeniowo-śledczy. Ten ostatni, nieistniejący w większości policji wojskowych, okazał się jednak tak przydatny, że teraz wzorem polskiej żandarmerii inne armie NATO wprowadzają go u siebie. Czym pion dochodzeniowo-śledczy zajmuje się w żandarmerii? To przede wszystkim wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz zabezpieczanie dowodów. To wykonywanie czynności procesowych oraz sporządzanie ekspertyz i opinii kryminalistycznych. To też przeciwdziałanie korupcji na styku środowiska cywilnego z wojskowym, dzięki czemu udaje się uniknąć milionowych strat z budżetu państwa. To także wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, poszukiwanie utraconych przez jednostki wojskowe materiałów wybuchowych, broni, amunicji i innego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje niejawne. Bardzo przydatne w tej pracy są ambulanse kryminalistyczne, które mają na swoim wyposażeniu m.in. agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe, walizkowe zestawy do ujawniania i utrwalania różnego rodzaju śladów kryminalistycznych, jak również zestawy służące do znakowania miejsc zdarzeń czy urządzenia detektory służące do wykrywania oraz identyfikacji śladowych ilości narkotyków i materiałów wybuchowych. We'll be right back.
Żandarmi pełniący służbę w prewencji dbają o przestrzeganie dyscypliny wojskowej, ochronę porządku publicznego w jednostkach wojskowych i w miejscach publicznych, ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego. Ich rolą jest także zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, a w tym alkoholizmowi i narkomanii w siłach zbrojnych. Jesteśmy od tego, żebyśmy my w pierwszej kolejności przestrzegali prawa i wymuszania przestrzegania tego prawa od innych żołnierzy również wymagali. My, żandarmi, musimy zawsze wykonywać nasze obowiązki służbowe zgodnie z prawem i prawo jest tutaj naszym głównym wyznacznikiem. Żandarmi z tych oddziałów pełnią służbę patrolową, kontrolują ruch drogowy, pilotują kolumny wojskowe i kierują ruchem drogowym. Żołnierze pionu prewencji wykonują również zadania policji sądowej, zapewniając bezpieczeństwo i porządek w budynkach sądów oraz prokuratur. Ochraniają ministra obrony narodowej oraz członków zagranicznych delegacji goszczących w Polsce. Jedno z ważniejszych zadań prewencji to zabezpieczanie uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie oraz imprez masowych. Jeżeli chodzi o same ćwiczenia, no to jest to fajna zabawa. Jeżeli dojdzie do takiej akcji, no to jest jakieś poczucie takiego zagrożenia, bo nie wiadomo, z kim ma się do końca do czynienia i co ta druga osoba może, jak może zareagować, co może zrobić, czy na przykład może się wbić w tą naszą tyralierę i może się komuś coś stać. Każdy człowiek wyczuwa na pewno jakiś strach, to jest normalne dla każdego, ale wtedy musimy zachować zimną krew i współpracować razem. W tym przypadku jak najbardziej dbać o bezpieczeństwo własne, kolegi bezpieczeństwa, ale również tych, którzy nas atakują, bo to też jest człowiek. Cała formacja żandarmerii wojskowej była zaangażowana w realizację zadań związanych z Euro 2012. Żołnierzom żandarmerii przysługiwały uprawnienia policjantów. Do bezpośredniego wsparcia policji i współdziałania ze Strażą Graniczną żandarmeria wydzieliła blisko 1200 żołnierzy. Zabezpieczali skutecznie porządek publiczny w okolicach stadionów i stref kibica oraz w miejscu pobytu reprezentacji piłkarskich. Coraz większe zaangażowanie polskich sił zbrojnych w operacjach międzynarodowych niejako wymusiło utworzenie nowych jednostek żandarmerii wojskowej o specyficznym charakterze – oddziałów specjalnych. Mają one sprostać sojuszniczym wymaganiom związanym z realizacją misji pokojowych, stabilizacyjnych i antyterrorystycznych. Zanim człowieka przyjmiemy w mury i w ręce naszej jednostki, musimy dokonać szeregu sprawdzeń, takich, które dają nam gwarancję, że na wejściu nie strzelamy sobie w kolano. To, co się u nas liczy, to po pierwsze motywacja. Motywacja do tego, żeby inwestować w siebie, ale w siebie jako element zespołu, którego za chwilę stanę się członkiem, bo na tym opiera się nasze działanie. Ludzie, którzy robią to z pasją, traktują to jako po prostu jako wyzwanie. Daje to potem dużą satysfakcję, że ten zespół się rozwija, ludzie się zgrywają, coraz bardziej ze sobą się zżywają i widać, jakie osiągają też wyniki w szkoleniu.
Struktura organizacyjna, wyszkolenie i przygotowanie oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej oraz zdolności operacyjne są zgodne z doktryną Policji Wojskowej NATO. I tutaj nie ma ludzi przypadkowych. Moi koledzy, ja, przede wszystkim są fascynatami tego, co robimy. Jednostka to także Wydział Ochrony, który jest swego rodzaju odpowiednikiem Biura Ochrony Rządu w wojsku. Współczesny żandarm to wysokiej klasy profesjonalista w pracy prewencyjnej, dochodzeniowo-śledczej i rozpoznawczej, gotowy do realizacji zadań na terenie kraju, jak również poza jego granicami. Najpierw trzeba go do tego odpowiednio przygotować. W 2007 roku w Mińsku Mazowieckim utworzono Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, które szkoli specjalistów prewencji, dochodzeniowo-śledczych i kryminalnych. Ma bogato wyposażone laboratoria i doskonałych wykładowców. Szkolone są tu również pododdziały, które mają wyjechać na misję za granicę. Po to tutaj się ćwiczy, po to tutaj trenujemy z dużym naciskiem na wyjazdy zagraniczne, że było nam może niełatwo, ale dosyć szybko żeśmy się na te realia przedstawili. Było dużo przypadków, gdzie miał kontakt z przeciwnikiem. Na szczęście bez strat własnych, natomiast z dużą wyciągniętą nauką dla nas na przyszłość. Gotów, góra! Góra! Ewakuacja! Szkolenie oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej jest prowadzone na podstawie programów dostosowanych do przewidywanych zadań wykonywanych na terenie kraju, jak również w trakcie misji pełnionych poza granicami. Scenariusze zajęć, które piszemy i które ćwiczymy ze swoimi żołnierzami, są na tyle realne, na ile nam pozwalają obiekty szkoleniowe, na których się szkolimy, ale jednocześnie są na tyle przywiązane do rzeczywistości, aby tych ludzi, którzy w przyszłości mogą narazić swoje życie na szwank, nie tylko zdrowie, przygotować na to, co może się stać. Jedna na mowę! Wychód! Patrzcie na siebie!